Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Adam Urbaniak, przewodniczący Rady Miasta, Rady Platformy Obywatelskiej, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Pobawimy się w hipotetyczną sytuację na początek. Wyobraźmy sobie, że jest tak pan robimy. Młodą, sympatyczną, wykształconą kobietą. Obchodzi pan 8 marca, wszyscy składają panu życzenia. Jest pan z zawodu sędzią, praktykującym i oto myśli pan sobie, a może tak złożyć aplikację do KRS. Jako jeden z 10 000 sędziów, bo mniej więcej tylu mamy w naszym kraju, patrzy pan, 18 się tylko zgłosiło, jest duża szansa, że mnie tam wezmą. Zdecydowałby się pan jako pani sędzina na taki ruch w obecnej sytuacji w naszym kraju? Znaczy, zacznijmy od tego, że dołączę się, rozumiem, do życzeń z okazji 8 marca dla wszystkich słuchaczek, bo święto rzeczywiście czasami wywołuje jakieś dyskusje, bo nie chciałbym używać słowa kontrowersje, ale wydaje mi się, że każda okazja jest dobra, żeby takie życzenia złożyć i chciałbym, może to zabrzmi zbyt pompatycznie, ale w imieniu całej męskiej części Rady Miasta Zielona Góra, bo na pewno się dla wszystkich słuchaczek złożyć życzenia w tym dniu radości, słońca, które mam nadzieję już niedługo w większej ilości będziemy mieli okazji oglądać i spełnienia wszystkich marzeń, planów. A teraz bardziej poważnie. Dlatego, że to, czy jest to osoba młoda, czy jest kobietą, nie ma znaczenia. Czy obchodzi 8 marca, nie ma, wydaje mi się, znaczenia w kontekście Krajowej Rady Sądownictwa, bo rozwijmy skrót, on jest też często mylony z Krajowym Rejestrem Sądowym. A, rzeczywiście, nie pomyślałem. Z Krajową Radą Sądownictwa, a właściwie jakimś gremium, które tą nazwą operuje, choć w istocie nią nie jest, z uwagi, że ten tryb powołania jest niekonstytucyjny. I właśnie do tego chciałem nawiązać, bo wczoraj profesorowie Zoll i Strzembosz tak wystosowali też taki duży apel, list, tłumacząc wszystkim, myślę, że jak najbardziej łopatologicznie, żeby nawet nie prawnik, nie konstytucjonalista mógł zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Podają konkretne zapisy w ustawie zasadniczej, które mówią o tym, jak powinna funkcjonować Krajowa Rada Sądownictwa, spomiędzy kogo powinna być wybierana, jakie rzeczy muszą zaistnieć, żeby to było w zgodzie z ustawą zasadniczą. I idąc dalej, mówią, że widzą niebezpieczeństwo, że w tej chwili wszystkie rzeczy, które, mówiąc kolokwialnie, wyjdą spod ręki Krajowej Rady, mogą za jakiś czas okazać się nieważnymi, niekonstytucyjnymi. To może dotyczyć przede wszystkim orzeczeń wydanych oczywiście przez sędziów, którzy będą powołani z opinią Krajowej Rady, tejże właśnie. Choć przypomnijmy, że w naszym systemie prawnym sędziów mianuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ale uczestnicząc w tym procesie mogą pojawić się pewne wątpliwości. Szanowni państwo, zdarzało się, że błąd przy głosowaniu nad członkiem zarządu w jakimś powiecie wywoływał efekty unieważniania wszystkich dowodów rejestracyjnych rejestrowanych w oparciu o decyzję zarządu danego powiatu. Więc miejmy świadomość zagrożenia i skali. Ja nie dziwię się osobiście tym autorytetom, które w tej sprawie się wypowiadają. Nie znajdę chyba człowieka w naszym kraju, który kwestionowałby autorytet profesora Adama Strzembosza. No to znaczy, że ten świat już się naprawdę skończył, jeżeli ktoś by kwestionował zaangażowanie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, w sensie pierwszego chronologicznie i pierwszego z nazwy, bo taka jest funkcja, który nawet wizytował nie tak dawno Zieloną Górę. Tak. To było bardzo dobre też spotkanie, który jakby odnosił się do tej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. I teraz już wracając do decyzji tej młodej sędzi, która 8 marca też została rejestrowej godziny. Choć lepiej, żeby to obchodzili jej najbliżsi to święto, a nie ona, bo w końcu jest osobą, jakby, która nie jest tą, którą ma świętować, która jest adresatem tych życzeń. To gdybym nią był, bo dziś wszyscy jesteśmy kobietami, to ja bym tego wniosku nie złożył.
I tak zachowała się większość zdecydowana sędziów w Polsce. I teraz już do konkretów, bo chyba to jest najważniejsze, że jednak ta ocena to nie jest kwestia jakiejś polityki, opozycji totalnej i mniej totalnej, która kwestionuje reformy potrzebne w kontekście choćby tych billboardów informujących, że sędziowie też kradną kiełbasę albo artykuły pierwszej potrzeby, że na 10 tysięcy osób no nie znalazło się zbyt wielu. Ja bym powiedział, że w ogóle się nie znalazło, na 18 osób się znalazło. Jeszcze za chwilę, bo komentarz pewien padł, które by chciały uczestniczyć no jednak w jednym z najważniejszych organów konstytucyjnych naszego państwa. To znaczy, że no ta ocena jest stosunkowo jednoznaczna. Dla wielu sędziów to powinna być nobilitacja. Tych, którzy z pewnością tam, kiedy Krajowa Rada Sądownicza funkcjonowała, to rzeczywiście tam były osoby, które powinny być w każdym bądź razie. Mam nadzieję, że były pewnymi autorytetami, osobami z pewnym doświadczeniem. W związku z tym, no, jeżeli osoby, które sprawują wymiar sprawiedliwości w naszym kraju, taką decyzję podejmują, no to też jest jakby pewien wyrok, tak? Wyrok w składzie niespotykanym w żadnym kodeksie, bo chyba skład najliczniejszy to jest 7-osobowy, a tu mamy skład 10-tysięczno-osobowy, który wydaje taki, a nie inny wyrok. W tym kontekście zbulwersowała mnie opinia, komentarz ministra sprawiedliwości, który na pytanie, jak skomentuje liczbę kandydatów, pomijam kwalifikacje, kompetencje i ocenę pracy tych osób, powiedział, ale to jest sukces, bo zgłosiło się i tak 3 więcej niż trzeba. Czyli będą wybory. Czyli można odtrąbić sukces. Tak. No i tak się go odtrąbi. Rzeczony minister powiedział też, że oto w końcu w Polsce mamy przywrócony trójpodział władzy, którego nigdy tu nie było, no ale to kwestia postrzegania tego, czym jest ten monteskiuszowski trójpodział. To jest zupełnie osobna kwestia. Ale jak się okazuje, także jeszcze chwilę pociągniemy te ogólnopolskie rzeczy. Nie tylko w tym miejscu jest problem z osobami, które miałyby się zgłosić, aplikować do jakiejś ważnej bądź ważniejszej instytucji. Za moment będziemy mieli wybory samorządowe. Jeszcze nie pytam, czy pan będzie kandydował, bo to nie jest istotne w tym momencie, ale będą musiały się one odbywać na nowych zasadach w związku z wprowadzonym prawem wyborczym. Będziemy musieli mieć około 5,5 tysiąca urzędników, którzy będą obsługiwali, mówiąc najogólniej, te wybory. Na razie zgłosiło się 50. Trochę brakuje. Do 5,5 tysiąca. Ta liczba to przede wszystkim chodzi też o komisarzy wyborczych podwojonych i wydaje się, że jednak w części będzie to również ta niska frekwencja ma charakter manifestacyjny, bo jeśli chodzi o KRS, to nie mam wątpliwości, że taka właśnie i tylko taka motywacja tutaj uzasadnia ten wynik, liczba 18. Natomiast no też tutaj chyba równoległym powodem tak niskiej frekwencji jest już nie tylko jakieś manifestowanie dezaprobaty dla tych zmian, które są wprowadzane przy wyborach samorządowych, ale też no z reguły osoby, które miałyby spełniać te kwalifikacje, mają już zajęcie lepiej płatne i nie chcą narażać się na, no umówmy się, zawieruchę, bo znowu Krajowe Biuro Wyborcze i Państwa Komisja Wyborcza przestrzega już teraz przed problemami, jakie się pojawiają, bardzo przyziemnymi, chociażby brak pieniędzy. Z trudem w ostatnich wyborach samorządowych udało się zebrać składy komisji wyborczych. To teraz trzeba ich poszukać razy dwa. Nie mówiąc o tych nieszczęsnych, szczęsnych komisarzach, którzy mają wybory organizować, wobec których są tam przedstawiane określone wymagania. A czasu coraz mniej. I to jest jedno, ale po drugie będziemy w tym trybie rozstrzygali rzecz w demokracji najważniejszą, czyli wyłanianie władzy uchwałodawczej, wykonawczej, najpierw w samorządach, za chwilę już do tych organów najwyższych, czyli do Parlamentu, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ten proces miałby być naruszony, czy w ogóle nie mógłby być przeprowadzony w wyniku wprowadzania bezmyślnych i idiotycznych zmian. A co by było, gdyby się nie udało wszystkich rzeczy spełnić, które są w tym nowym prawie wyborczym? Kończy się kadencja rad miast, prezydentów, wójtów, burmistrzów. Co się dzieje, jeśli wybory nie są przeprowadzone w odpowiednim terminie? Według Konstytucji prawidłowość wyborów potwierdza Sąd Najwyższy. Więc gdyby to był Sąd Najwyższy, do jakiego ja jestem przyzwyczajony w 20 latach swojej praktyki prawniczej, to by tych wyborów nie zatwierdził, nie uznałby ich ważności. Natomiast teraz może taki jest pomysł, że nasz sąd powie, ej, no w sumie to... Nasi sędziowie z Krajowej Rady. Wszystko jest w porządku. Więc można się spodziewać naprawdę niczego dobrego, niestety. I mówię to z przykrością wielką, dlatego że przecież w naszym kraju władza nie raz się zmieniała i te wybory miały jakby weryfikować. I to jest akurat powinna być sprawa podstawowa po to, żeby nie uprawiać następnie polityki, zarzucając niekonstytucyjność, nieprawność wyboru kolejnej władzy. A niestety wydaje się, że ktoś zakłada, że im gorzej, tym lepiej. Trochę też mamy taką modę, bo jakby słowa padające chociażby w polskim parlamencie na temat nieważności różnego rodzaju wyborów, które były przeprowadzone, wypowiadane notabene przez bardzo poważnych, wydawałoby się, ludzi i polityków. Słowa, które potem nigdy nie znalazły żadnego potwierdzenia, nie zostaje to w żaden sposób udowodnione. Już padały, więc może czas się przyzwyczaić do tego, że tego rodzaju retoryka będzie nam się powtarzała, a Polacy będą się temu przyglądać, bo za bardzo więcej nie będą mogli zrobić w tym materii. Tak czy inaczej, myślimy na razie o tym, że wybory się odbędą. Takie jest założenie. Platforma będzie startowała wspólnie z Nowoczesną. Jesteście już po rozmowach, jak tworzyć listy, te, które będą listami bardziej skomplikowanymi w tworzeniu, bo mniej miejsc na tych listach. To akurat wielu ocenia jako zmianę korzystną. Mi się bardzo podoba. Dlatego, że chyba jednak dwukrotna liczba kandydatów, bo też wyjaśnimy słuchaczom, te meandry nie wszyscy nimi żyją, tak? Tak, tak, tak. Więc jakby tytułem wstępu kandydatów do rady w danym okręgu, ilu może być wybieranych, to jest określone z góry i można zgłosić, było w dwukrotnej liczbie. Mówiąc prościej, jeśli było 5 mandatów, to tych kandydatów mogło być aż 10. Nie musiało. Minimum 3. Każde ugrupowanie, każda lista wyborcza, walcząc o głosy wyborców, bo na tym polegają wybory i tego słowa walka tutaj trzeba używać, starały się w maksymalnej liczbie obsadzać te listy po to, że licząc na to, że każdy z tych kandydatów jakieś głosy dla listy. Poza tym pokazywało to zdobędzie. Też siłę danego ugrupowania. Prawda, tak? Jesteśmy na tyle sprawni, że szydzono z tych, którzy tych list nie oczywiście wypełnili, uważając, tak, że oznacza to, że nie cieszą się poparciem. Prowadziło to moim zdaniem niekiedy do takiego sztucznego jednak pompowania tej liczby. Stąd ta liczba 7 wydaje się być taką jednak optymalną. Prawda natomiast, że zmniejsza to pole manewru dla jakichś ugrupowań koalicyjnych. Ja myślę, że taki był zresztą między nami zamysł tego. I takie też było moje pytanie. Bo nie ma, jak się teraz podzielicie? Bo nie ma naczelnika, który porozdziela to wszystko od góry do dołu, tylko jest jakiś ruch koalicyjny, zresztą wczorajsze podpisanie porozumienia samorządowego pomiędzy Nowoczesną i Platformą Obywatelską zakłada poszerzanie tej współpracy też i myślę, że szczególnie w samorządzie jest tutaj sporo takich możliwości, powoduje, że się będzie robiło ciasno na tych listach. W związku z tym wydaje się, że pomijając sprawy programowe, bo i tutaj może okazać się niejednokrotnie kilka zasadniczych problemów. Na szczęście w samorządzie powinno być łatwiej, uważam, dlatego że kwestie natury, powiedzmy, ideologicznej
nie powinny się w ogóle w programie pojawić. No pożyjemy, zobaczymy, bo to różne pomysły mają różni ludzie. No tak, ale to też kampanię. Chodźmy po ziemi. Ja nie wyobrażam sobie Rady Miasta Zielona Góra, która legalizuje na przykład związki partnerskie, bo to jest zupełnie nie to miejsce. Ale można. W naszym wypadku na szczęście, mówię w kontekście uzgodnienia tego programu. Ale sprawy personalne, i wróćmy do nich, będą na pewno najbardziej iskrzącymi tematami, czyli kwestia jedynek, obsadzenia też w konkretnych okręgach wyborczych, bo tu też trzeba jakąś politykę przyjąć. No to są szachy pewnego rodzaju. Tu trzeba pomyśleć, kto z kim będzie mógł realnie powalczyć w danym miejscu. No i będzie najważniejsza dobra wola obu stron. I ta na tą chwilę, mam nadzieję, że również w przyszłości jest i taka pozostanie. Dlatego, że tutaj jednak... Moim zdaniem, i to powiedział przewodniczący Schetyna przy okazji jakiegoś tutaj naszego spotkania takiego otwartego w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego, nie do końca wykorzystywać swoje atuty, swoją siłę tam, gdzie współpraca może przynieść ten cel podstawowy, czyli no jednak... pohamowanie na poziomie samorządu w cudzysłowie dobrej zmiany. No jest to jakiś pomysł. Pytanie, jak będzie z realizacją? Znacznie ważniejsze z punktu widzenia troski o nasz kraj, no będą wybory parlamentarne. No, do tych wyborów to jeszcze dużo się może zmienić. Tak, w wielu kwestiach. I tutaj w związku z tym te wybory samorządowe powinny jakby zabezpieczyć nasze państwo na poziomie samorządu, dlatego to politykierstwo nie powinno być realizowane za wszelką cenę. No dobrze, to zejdźmy już zupełnie na ziemię. To znaczy, że wspólnym kandydatem na prezydenta Zielonej Góry, Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej, albo odwrotnie, Platformy i Nowoczesnej, będzie pański kolega po fachu, pan Kornelewicz? No i to ja, tak zaskoczył mnie pan redaktor. Już w poniedziałek odbędzie się posiedzenie zarządu regionu, gdzie rozpoczniemy tą dyskusję na temat wyłaniania kandydatów. Ja jestem przekonany, że się nic nie zmieniło i nie zmieni się w poniedziałek, a mianowicie, że w pierwszej kolejności chcemy w naszej strukturze, w naszym stronnictwie przeprowadzić tak zwane prawybory. Liczymy na to i nie będę tego ukrywał, że to też jest jakby chęć przedstawienia kilku kandydatów już opinii publicznej. Taka analiza, który z tych kandydatów rokowałby najlepiej, i przeprowadzenie takiej dyskusji też już pozwoliłoby troszkę podyskutowanie o programie, o tym, co w Zielonej Górze chcielibyśmy zrobić, co chcielibyśmy zmienić. Stąd nawet gdybym wiedział, że mecenas Kornelewicz chciałby w tych prawyborach uczestniczyć, to też nie mogę zagwarantować. Nie, tak. To znaczy, jaki byłby efekt? Nie słyszałem. Wyborczy. Tak? Aha, w ten sposób, bo ja słyszałem, dlatego pytam. Że będzie uczestniczył w prawyborach? Istnieje takie prawdopodobieństwo, tak. No to ciekawa informacja. Tak, no zaskoczył mnie. Powinno być odwrotnie. Zweryfikuje się już za kilka. Już niedługo, tak. Na pewno kilka osób w tych prawyborach będzie uczestniczyło. Wyprzedzę pytanie pana redaktora, bo nie chciałbym być niegrzeczny, że będę odmawiał podania, jakie to są osoby. To są ważne decyzje. Z jedną z nich miałem nawet też taką ostatnią rozmowę poważną, bo to jest nawet udział w prawyborach już tak pewnym wystąpieniem publicznym, pokazaniem się. No to jest jakiś sprawdzian, tak, dla kandydata, no bez dwóch zdań. I tutaj uważam, że to jest na tyle ważna decyzja, że najlepiej by było, aby te osoby o tym informowały sam osobiście, i nie chciałbym w jakikolwiek sposób wyprzedzać ich decyzji, czy już manifestowania tej decyzji. No dobrze, to pan publicznej. Adam Urbaniak tradycyjnie odmówi swojego udziału w prawyborach. Tak. No ale to jest jakby konsekwencja tego mojego stanowiska wcześniej przedstawionego. Jeśli miałby być mecenas Kornelewicz, to już byłby jeden prawnik, a... Gdzie dwóch prawników, dwóch, tam cztery to, zdania, nie, nie. To już można było mieć problem z dogadaniem. Tak. To znaczy tutaj ta kandydatura na pewno byłaby
no świetną wiadomością dla Zielonej Góry, choć ktoś mógłby zarzucić, że nie był wcześniej radnym, ale akurat z racji wykonywanych obowiązków, czyli... Ale sił swoich próbował, jeśli dobrze pamiętam, startował w wyborach do Rady Miasta ostatnio. Przepraszam, rzeczywiście w związku po połączeniu. Tak. To rzeczywiście do Rady Miasta kandydował, natomiast jest przede wszystkim adwokatem, który zajmuje się obsługą jednostek samorządu terytorialnego, więc jego wiedza w tym zakresie tutaj jest przeogromna i nikt by mu nie mógł zarzucić braku kompetencji do pełnienia tej funkcji, ale podobnie będzie w stosunku do innych kandydatów, których poznamy niedługo. Tak jest. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Którzy wezmą udział. A wie pan, że niektórzy się śmieją z tych prawyborów, mówią, a tam takie prawybory to fikcja. No słyszałem takie głosy ze strony waszych konkurentów politycznych, że zrobią sobie prawybory, po co im te prawybory, jak to tak naprawdę nie ma kompletnie żadnego znaczenia, taka fasada demokratyczna. No oczywiście, no można mieć takie podejście, tak? Niech sobie inni patrzą w swoje ogródki. Ja nie szydzę z konkurencji, mówiąc, że został przywieziony w teczce i musi mieć akceptację taki czy inny kandydat, a zamiast robienia tych prawyborów. One mają przeróżne cele. Ja już w czasie rozmowy dzisiejszej o tym wspomniałem. Że no dobrze, a jaki jest pomysł na platformy na zmiany w Zielonej Górze? No jest pan blisko tych wszystkich rzeczy, które się tu dzieją, tak? Tak, chcemy... Niejednokrotnie dzięki też głosom pańskim i pańskiego ugrupowania pewne rzeczy zostały wprowadzone w życie na mocy uchwał podejmowanych w ratuszu. Tak, program Platformy Wyborczej dla Zielonej Góry, czy też pomysł na kampanię wyborczą, to na pewno nie będzie krytyka miasta i tego, co się działo, totalna, ponieważ starając się w Radzie Miasta jednak promować, popierać, bądź w ogóle zgłaszać samodzielnie rozwiązania dla miasta dobre, z niepokojem, to jest też na mało powiedziane, obserwujemy coraz bardziej zaostrzającą się dysputę w sprawach przeróżnych, takie okopanie się na swoich stanowiskach przeróżnych grup i, no, mówiąc uczciwie, nawalanki. Uważamy, że to nie służy miastu. Natomiast też uważamy, że w wielu wypadkach w Zielonej Górze pewne rzeczy można było zrobić lepiej. Dlatego w kampanii wyborczej, nie zwracając już konkretnie, nie mówiąc o jakichś sprawach szczegółowych, chcielibyśmy zestawić miasto Zielona Góra z innymi ośrodkami w Polsce, pokazać, gdzie pewne rzeczy można by było zrobić lepiej. Polityka senioralna, na przykład Poznań, rozwój infrastrukturalny Rzeszów. To nie jest tak, że w naszym mieście się nic nie działo, ale uważamy, że przynajmniej to byłaby hipokryzja powiedzieć, że się nic nie dzieje w ostatnim czasie w Zielonej Górze. Przynajmniej w kilku sprawach można, czy będzie można zrobić lepiej. Drzewo też będzie elementem kampanii? To znaczy... Niektórzy mówią, że to już rzecz, która zdominowała jakby dyskurs okołopolityczny czy taki podwyborczy. Drzewa padły tu ofiarami nie siekiery, a właśnie polityki. Dlatego, że o ile słuszne są zgłaszane postulaty, zastrzeżenia i wątpliwości co do niektórych decyzji związanych z usuwaniem drzew, o tyle też miejmy świadomość, że wykonywanie jakichkolwiek inwestycji jest niestety związane z takim procederem. Stąd na przykład Platforma Obywatelska poparła bez jakichkolwiek wątpliwości pomysł utworzenia nowej strefy, co też jest związane z wycinaniem drzew karczowaniem. I tutaj nie ma wątpliwości, że rozwój wymaga nowych przestrzeni. Natomiast też odnoszę wrażenie, że w niektórych wypadkach można by było przy okazji jednak przeprowadzenia pewnego dialogu wyjaśnić sprawy, choćby Dolina Gęśnika, gdzie pomimo potwornych protestów, w moim przekonaniu przynajmniej w dwóch czy trzech punktach nieuzasadnionych, okazuje się, że jednak jakieś spotkanie
i wyjaśnianie potrafi złagodzić emocje i doprowadzić do dobrego rozwiązania. I myślę, że to jest właśnie pomysł. I to jest klucz do tego wszystkiego też, żeby przy okazji jakiegokolwiek konfliktu po prostu ze sobą rozmawiać. Może najpierw rozmawiać, potem podejmować decyzję, a nie odwrotnie. Ale no to... ze zdziwieniem wczoraj przeczytałem, tak zwana strona społeczna na mediach społecznościowych poinformowała a propos właśnie Doliny Gaśnika, sprawy idą w dobrym kierunku. I to mało z krzesła nie spadłem. Czyli można dobre słowo jakieś też powiedzieć. No jeśli coś idzie w dobrym kierunku, to znaczy, że dobrze, że idzie. I tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Adam Urbaniak, przewodniczący Rady. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Również. A panią jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji święta.